I my właśnie o tym, że ta decyzja, ten blok, te 6 miliardów to wydane jest ważne dla Polaków. Bo Polacy płacą za ten blok, który stoi właśnie w cenach energii. I dlatego ceny energii między innymi są tak drogie. Znowu pan kłamie! Kłamstwo! Normalnie macie kłamstwo wpisane w ustawie i nic poza tym. Energia jest dlatego droga, ponieważ pan Donald Tusk i pani Kopaczowa... Panie marszałku, bo tak mogę do pana powiedzieć. Jaką pan ma alternatywę zamiast tego bloku? Jak pan chce obniżyć to? Jak pan chce obniżyć ceny dla mieszkańców? Skoro pan mówi, że coś jest złe, jaką pan ma alternatywę na dzień dzisiejszy? Przypominam jeszcze o cieple systemowym, czyli najtańszym cieple, źródle energii cieplnej dla mieszkańców Jaworzna. Bo blok energetyczny, który tutaj stoi, kompleks energetyczny, który jest w Jaworznie, jak pan wie, pracuje w kogeneracji z ciepłem systemowym. Jakie pan ma rozwiązanie? Dzisiaj zamykamy konkretnie. Proszę państwa. Czyszczujemy tylko. Proszę pana. Czyszczujemy. Proszę pana. Ale dacie powiedzieć, dacie powiedzieć, nie dacie powiedzieć. Poczekajcie chwilkę, słuchamy odpowiedzi. Im wcześniej ten blok będzie pracował, tym prąd będzie tańszy. I dzisiaj pan przeszkadza. Nie wiem, czy pan wie, to jest faza uruchomienia bloku. Na dzień dzisiejszy będą przeprowadzane w najbliższym czasie próby i wprowadzam go w system energetyczny Polski. Pod sam koniec pan, robiąc sobie PR i szczując ludzi między sobą, wskazuje niesłusznie drożyznę, która może funkcjonować w Europie i w Polsce. Bo przypomnę tylko tyle, że jeżeli chodzi o dostęp do energii elektrycznej, na dzień dzisiejszy stanowimy stabilność energetyki europejskiej. Mamy najtańszą energię ze względu na to, że opieramy się na swoich zasobach, a nie na zasobach, które są dostarczone z obcego kapitału. Rozumie to pan? Rozumiem.